Cześć, dobry wieczór. Co za dzień Giro d'Italia po raz kolejny w tym roku pokazało nam, że oglądamy na żywo historię kolarstwa. Wyjątkowy, wspaniały dzień i nie wiadomo, co stanie się jutro, ponieważ mamy dwóch zawodników na remis z 0,0 sekundy między Theo Gegenhardtem i Jayem Hindleyem. Wyjątkowa, wyjątkowa sprawa. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia z zawodowego peletonu. Zatem lecimy. Słuchajcie, etap Sestriere, no genialny, genialny. Kolejny genialny etap na tym Giro d'Italia. 3,5 tysiąca metrów przewyższenia, niby mniej niż w poprzednich dniach. Niby nie było jakichś szczególnych stromizn, ale wystarczyło w przedostatnim dniu tak ciężkiego wyścigu, wystarczyło, aby peleton znów się podzielił, aby zaszła bardzo, bardzo solidna selekcja i aby już przed ostatnim podjazdem na czele zostało tylko dwóch zawodników walczących w tym wyścigu o zwycięstwo. Rewelacyjna sprawa, taka, o jakich czytamy w książkach, takie, o jakich tylko słyszeliśmy w opowiadaniach, to dzieje się teraz. Takie etapy, takie wyścigi jak ten, to naprawdę jest rzadkość. Wielkie tury zazwyczaj wyglądają inaczej, chociaż ten rok zaskakuje, ale ten rok zaskakuje oczywiście z różnych powodów. Mieliśmy to totalne wywrócenie sytuacji na Tour de France i wygraną Pogaczara. Tutaj mamy jeszcze bardziej epicką sytuację, gdzie dwie młode wschodzące gwiazdy. Jeden Theo Gegenhardt, który dobrze się zapowiadał, tutaj urósł, skorzystał z sytuacji, że jego lider wypadł z wyścigu i potwierdza pokładane w nim nadzieje i swoje możliwości. I drugi, który rośnie dokładnie na tym wyścigu, gdzie wystrzelił z formą na tym wyścigu i też jakby zrzuca stroną swojego starszego, bardziej doświadczonego kolegę, czyli Wilco Keldermana, który w połowie tego Giro był typowany do zwycięstwa. Wyjątkowa, wyjątkowa rzecz, naprawdę. MVP Giro d'Italia zostaje Rohan Dennis. Nikt się nie spodziewał, że ten wybitny zawodnik, specjalista jazdy na czas, będzie w stanie, zwłaszcza bardzo chimeryczny, o trudnym charakterze, tak się poświęci dla młodszego kolegi z drużyny. I to on odpowiada za te zniszczenia w peletonie, które obserwowaliśmy i na Stelvio, i dzisiaj w Sestriere. Naprawdę, no, czapki z głów przed Rohanem Dennisem. Sam Jay Hindley i Theo Gegenhardt, bardzo wysoka dyspozycja obu tych zawodników. Gegenhardt odrobinę szybszy na finiszu. No i wygrał drugi etap. Podobno ten, kto wygrywa na Piancavallo, bo on wygrał wcześniej na Piancavallo w pięknym stylu, ten, kto wygrywa na Piancavallo, wygrywa Giro. To oczywiście różnie bywa z takimi jakby zwyczajami, przepowiedniami, tradycjami. Natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie Londyńczyk, Szkot urodzony w Londynie, więc w sumie Londyńczyk, wygra ten wyścig, bo no, on w swojej karierze już udowadniał, że może nie jest najlepszym specjalistą jazdy na czas, ale w indywidualnych próbach spisuje się lepiej. Chociaż po tak ciężkim wyścigu nigdy nic nie wiadomo. Hindley te czasówki tutaj na Giro, które jechał, może nie rewelacyjnie, ale przyzwoicie. Wszyscy są zmęczeni, no więc zobaczymy. Tak czy inaczej, ta walka niemal bark w bark, ta walka jeden na jeden w pięknych okolicznościach przyrody, z pięknymi widokami w tle, w tej świetnej pogodzie. No aż żal, że nie dało się wjechać do Francji i przejechać przez te najwyższe przełęcze, ale tak czy inaczej, rywalizacja w Sestriere świetna, naprawdę ikoniczna i zastanawialiśmy się po tym fenomenalnym Tour de France, z tym wielkim twistem na sam koniec, co musi wydarzyć się na Giro d'Italia, żeby Giro d'Italia przebiło Tour de France, jeżeli chodzi o poziom emocji, poziom zaskoczeń. Przede wszystkim Giro trzyma niezmiernie wysoki poziom sportowy. Dziś, co poniekąd zrozumiałe, z tych trzech podjazdów na Sestriere najwyższe tempo było na przedostatnim, kiedy jechała trochę większa grupa, kiedy większa grupa kolarzy Ineos dyktowała tempo. Rohan Dennis też jakby wspomagał Theo Gegenhardta i to on jakby
dokonał największych zniszczeń, tak jak mówiłem wcześniej w peletonie. No, kiedy obaj rywale wiedzieli, że już z tyłu są bezpieczni i byli już też podmęczeni tym etapem i całym wyścigiem, ostatni podjazd pojechali nieco wolniej, to przedostatnie Sestrier pojechali ze średnią prędkością podjeżdżania około 1650 m na godzinę, czyli pewnie jakieś 6,5 W na kilogram, może 6-7, to trzeba będzie jeszcze sprawdzić. Hindley nie udostępnia danych o mocy, z szacunków to pewnie wyjdzie coś takiego. To jest bardzo dużo. Na końcówce było odrobinkę mniej, bo też i trochę taktyki, tam Hindley trochę szarpał, trochę zwalniali, przygotowywali się do finiszu. Tak czy inaczej, całe Giro d'Italia jest na niezmiernie wysokim poziomie sportowym. Tempo, zwłaszcza na tych kluczowych podjazdach, jest porównywalne z tym, które obserwowaliśmy na najlepszych w ostatnich latach edycjach Tour de France. Więc tak, no, wygrywają najlepsi, ale wygrywają w naprawdę, naprawdę wielkim stylu. No i jutrzejsza czasówka pełna niespodzianek, prawdopodobnie zaskoczeń. Zobaczymy, tam niby są duże różnice na kolejnych miejscach, ale pewnie też jakieś przetasowania będziemy obserwowali. Rafał Majka niestety po raz kolejny poza pierwszą dziesiątką spadł na 12 miejsce. Niestety no, nie pozbierał się zdrowotnie, podtruty, osłabiony, no i pewnie skończy Giro na 12 miejscu. To już nie ma znaczenia, czy będzie 11 czy 12. Jechał, co mógł. Niestety przegrał z własnym organizmem. Zdarza się. Cóż, życzymy powodzenia w nowym sezonie i w nowej ekipie. No i życzę zdrowia. Mam nadzieję, że wszyscy moi widzowie, którzy są rozsądni, bo mam bardzo fajnych widzów, naprawdę wszystkich Was pozdrawiam. Również życzycie Rafałowi Majce powrotu do zdrowia i do wysokiej dyspozycji. Vincenzo Nibali nie nadążał dzisiaj, z kolei João Almeida pokazał, że należy się z nim liczyć, bardzo nie tylko jechał dzielnie, ale bardzo szybko, także myślę, że w najbliższych latach też będziemy mieli z niego pociechę. No i tyle na Giro, naprawdę piękny dzień, wspaniały dzień, rewelacyjne, historyczne ściganie. Jeszcze jedna rzecz, na Giro jest kilka takich bardzo ciasnych wyników w klasyfikacji generalnej, między pierwszym a drugim zawodnikiem historycznie zdarzało się, że tam było 11, 12, 13 sekund. Ja myślę, że będzie więcej, zobaczymy jak to się rozstrzygnie. Jeżeli mogę zaryzykować, to stawiam, że Gegenhardt pokona Hindleya o około 30 sekund. O, tak sobie postawię. Mogę się pomylić, oczywiście może się wydarzyć coś dziwnego, ale stawiam, że tak to powinno być. Co na Vuelcie? Na Vuelcie oczywiście no, mniejsze emocje, bo stawka póki co mniejsza, natomiast dość nerwowy etap w niektórych momentach, w niektórych częściach, górzysty. Tim Wellens, specjalista od takich dni, od takich akcji, świetnie czujący się w takim terenie, na finiszu pokonał Martena. Finisz taki lekko pod górkę w mieście, wcześniej trochę górek, taki ciekawy tunel w ogóle, różne dziwne rzeczy się działy. Ciekawa rzecz taka, że ta ucieczka, z której oni finiszowali, wcześniej miała w składzie między innymi Sepa Kusa, więc wygląda na to, że Lotto Soudal to Tim Wellens, Lotto wcześniej było Jumbo, teraz Jumbo-Visma. Jumbo-Visma próbuje jakichś dziwnych rozwiązań taktycznych. No i zaowocowało to tym, że Primož Roglič na tym dynamicznym finiszu nadrobił znów kilka sekund nad rywalami, którzy z kolei, niektórzy z nich no, tam zapodziali się w jakiejś kraksie, jak Dan Martin. W związku z tą obecnością Kusa w ucieczce drużyna Ineos, pracująca na Carapaza, musiała zużyć trochę sił i to wszystko przed jutrzejszym etapem w Pirenejach, który miał być etapem takim no, legendarnym też z metą na Tourmalet z powodu obostrzeń we Francji. Pozostajemy tylko i wyłącznie w hiszpańskich Pirenejach, ale i tak będzie co jechać, więc trochę było tej nerwówki, trochę było takiego szachowania się nawzajem, a trochę było jednak oszczędzania sił na jutro. Więc jutro Pireneje na Vuelcie, ale najważniejsza rzecz to czasówka w Mediolanie. Stawiam na Gegenharta. Jeżeli Hindley wygra, no to będzie to następny twist
mimo że no, on jest liderem, ale są na remis obaj młodzi kolarze. Zatem kto wygrywa czasówkę, choćby o sekundę, ten wygrywa Giro d'Italia. Dziękuję Wam uprzejmie i do zobaczenia jutro. Otwierajcie Prosecco, czy też jakieś inne włoskie napoje. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Cześć.